Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Cześć, tu Dominika, witam Was w kolejnej audycji. Naszym gościem jest pan Wojciech Przywała, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Pan Wojciech jest przedstawicielem fundacji Aeris Futuro. Dzisiaj opowie nam trochę o działalności tej organizacji, o różnych wydarzeniach związanych właśnie z tą organizacją. Od kiedy działa Aeris Futuro i czym się dokładnie zajmuje? Nasza fundacja Aeris Futuro rozpoczęła swoją działalność w roku 2006 i taką główną ideą podczas założenia były wszelkie działania, które można podjąć na rzecz ochrony klimatu, bo to jest główny temat, którym się zajmujemy na co dzień. Staramy się mieć pozytywny wpływ na klimat na Ziemi, czyli podejmować wszelkie akcje edukacyjne zachęcające do ochrony tego klimatu, czyli też wspierania ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i generalnie szerzenia tej idei tutaj w środowisku lokalnym, ale oczywiście też na jak największą skalę. A skąd pomysł na taką nazwę? Sama nazwa może niektórych słuchaczy tutaj nieco dziwić. Jest to nazwa oczywiście z języka łacińskiego. Jest to połączenie słów powietrze i przyszłość, co po prostu niejako ma oddawać taką ideę, w której się poruszamy. Czyli staramy się dbać o czyste powietrze, czysty, bezpieczny klimat, zdrowie, no i zapewnić takie warunki do życia jak najdłużej dla przyszłych pokoleń. Czyli właśnie tutaj stawiamy na zrównoważony rozwój w tych aspektach, na ochronę klimatu, na podjęcie działań też ekologicznych na co dzień. Czyli klimat stanowi tutaj taki główny cel, można powiedzieć misję, a inne cele, jakie stawia sobie fundacja? Jest to bardzo dużo różnych celów, począwszy od akcji dbania o lokalne środowisko, czy też sadzenie drzew, poprawa jakości, poprawa bioróżnorodności w najbliższym naszym otoczeniu, czyli ochrona gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt. Stawiamy też właśnie na edukację. Bardzo tutaj duży stawiamy nacisk na edukację od najmłodszych pokoleń. Jesteśmy obecni na różnych eventach w przestrzeni publicznej, czy to w przedszkolach, szkołach, edukujemy, staramy się właśnie zasiewać taką pozytywną ideę dbania o środowisko, dbania o czyste powietrze, no i oczywiście główną właśnie, czyli misją naszą, ochrona klimatu, to jest nasza taka podstawowa idea. Na stronie internetowej można bardzo dużo przeczytać o zielonych wydarzeniach. To jest takie dosyć ogólne pojęcie, a co konkretnie się pod nim kryje? No więc właśnie, każde nasze działanie na co dzień niewątpliwie przyczynia się w różnym stopniu do, ma jakiś wpływ na nasze najbliższe otoczenie, czy to na przykład na środowisko, czy to wreszcie poprzez różne emisje na sam klimat. No i ideą zielonych wydarzeń jest, aby każde takie wydarzenie w plenerze, na przykład koncert, było zorganizowane w sposób przemyślany, czyli w sposób, w którym ograniczamy produkcję śmieci, ograniczamy zanieczyszczenie w trakcie takiego eventu. Staramy się też rekompensować, czyli właśnie offsetować, to jest takie trudne słowo, emisję dwutlenku węgla, czyli wszelkiego rodzaju, tutaj wchodzi w grę transport, dostarczenie różnych materiałów promocyjnych tego wydarzenia. Docelowo po prostu staramy się, aby wspomóc taki event, aby on był tak zwany, można powiedzieć, zeroemisyjny. Czyli po prostu, abyśmy wyszli na zero z tą emisją szkodliwych substancji do środowiska, a poprzez to właśnie, aby taki event był przyjazny zarówno dla ludzi, jak i dla naszej planety. Czy właśnie tego typu eventy są... mają dużą publiczność? Czy ludzie chętnie biorą w czymś takim udział? Myślę, że jest to coraz bardziej popularne, tak jak i sama tematyka ekologii staje się u nas coraz bardziej popularna, zarówno tutaj na podwórku krakowskim, skąd mamy przyjemność rozmawiać, jak również w całej Polsce. Jest to po prostu temat jeszcze dość świeży, który się przebija do tak zwanych mass mediów. Myślę, że będzie z każdym rokiem coraz bardziej na tapecie, czyli będzie o nim coraz głośniej. Kraków akurat jest takim ciekawym dość miastem, które podjął tutaj
tutaj walkę ze smogiem i poprzez to być może zasiał taką ideę dbania o to nasze najbliższe otoczenie. No ale też oczywiście nie skupiajmy się już na samym powietrzu, jest więcej działań ekologicznych, które można podjąć i właśnie nasza fundacja też nie skupia się na jednym temacie, tylko stara się tak przekrojowo przez wszystkie dziedziny zarówno edukować, jak i działać. W jaki sposób możemy wprowadzić ekologię w nasze życie? No właśnie, najczęściej ekologia kojarzy nam się z pewnymi wyzwaniami, czy już samymi nawet trudnościami pod tym hasłem, które się kryją, czyli po prostu z wyrzeczeniami. A tymczasem ekologia może być bardzo też prostym sposobem na codzienne życie. Można ją też łatwo połączyć z ekonomią, bo jak się łatwo okazuje, niektóre nasze czynności, które moglibyśmy zapisać do działań ekologicznych, łatwo też zapisać do działań ekonomicznych, czyli takich, które pozwalają nam oszczędzać w naszym domowym budżecie. No i przede wszystkim jakimś przykładem z takich działań mogłaby być segregacja odpadów. Są to takie rzeczy najprostsze, a jednocześnie wnoszące dużo dobrego do naszego środowiska. Ostatnio jest dość tak modna idea tak zwanego bezśmieciowego życia, czyli zero waste, czyli jest to zero odpadów. Taka idea przyszła do nas z zagranicy i polega ona na tym, że staramy się tak dobierać różne produkty, które kupujemy, na przykład wybierając zamiast opakowań sztucznych szklane wielokrotnego użytku, abyśmy docelowo nie produkowali na co dzień tak wiele śmieci, które później trafia na wysypiska i tam zalega przez wiele lat. I tak z takich codziennych czynności, oprócz właśnie segregacji odpadów, recyklingu, mógłbym jeszcze podać takie zwyczajne rzeczy, jak na przykład nasz transport, czyli to, jak się poruszamy, czy wybieramy komunikację publiczną, na przykład rower częściej, jest to też dla naszego zdrowia dobre, a poza tym chronimy tutaj lokalnie powietrze, które jest znacznie czystsze, im mniej tych pojazdów na drogach. Oczywiście są sytuacje, w których musimy sięgnąć po pojazd, ale możemy się czasem troszeczkę przemyśleć tę decyzję. Fundacja proponuje różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, na przykład w szkołach podstawowych. Co możesz powiedzieć na ten temat? Tak, wybieramy się do grup naszych najmłodszych odbiorców, czyli właśnie do dzieci. Z tego względu, że jest to pokolenie, które jeszcze jest otwarte na wszelkiego typu wypracowanie różnych sposobów na życie. Jest to po prostu młode pokolenie chętne do zdobywania wiedzy, szczególnie o tych nowinkach. Bo można łatwo sobie powiedzieć, że ekologia jest też takim poszukiwaniem ciągle tych nowinek technologicznych, pewnych usprawnień, które przyczynią się docelowo do tego, że będzie nam się wszystkim żyło łatwiej, bezpieczniej i zdrowiej. Więc staramy się dotrzeć do najmłodszych, aby zasiać w nich, wśród nich pewnego rodzaju postawy ekologiczne. Zachęcamy ich do tego wszystkiego przez zabawę, przez najprostsze czynności. Używamy tutaj troszeczkę sztuki, troszeczkę zajęć plastycznych. Edukujemy od najmłodszych lat. Myślę, że jest to najfajniejszy sposób, ponieważ później nie ma takiego wrażenia pewnego nacisku, że jest to coś, co nam ktoś każe, takie różne działania, natomiast jest to po prostu wpojone, jest to wyuczone, a tym samym wpływa pozytywnie na to nasze otoczenie, czyli na środowisko, na nasze zdrowie i życie na co dzień. Czyli do najmłodszych ta wiedza sama przychodzi. Trudniej jest w przypadku starszych osób. Co wtedy? Skąd takie osoby mają czerpać wiedzę i w jaki sposób powinny zadbać o swój ekorozwój? Myślę, że z pomocą osobom, które już mają niektóre takie, powiedzmy, złe nawyki, no może właśnie przyjść ta młodzież. Młodzież ma taki niezwykły w sobie potencjał, taką siłę przebicia, dużą motywację do zmieniania świata. Oczywiście najczęściej nie zawsze wszystko nam wyjdzie, ale nie warto się demotywować od razu. Myślę, że warto po prostu zacząć od takich najmniejszych, drobnych zmian. Czyli od takich zmian codziennych czynności, które wykonujemy. Jestem przekonany, że też osoby starsze, czy to nasza mama, czy babcia, są w stanie się przekonać do niektórych naszych działań, takich właśnie nowinek, takich, które sami zaproponujemy, takich rozwiązań proekologicznych, wpływających pozytywnie na też funkcjonowanie gospodarstwa domowego, też usprawniających po prostu funkcjonowanie tego gospodarstwa. A jestem też przekonany, że nie wszystkie osoby starsze są do końca świadome, że w przeszłości niektóre ich działania były znacznie bardziej ekologiczne niż dzisiaj, czyli są to
też dość często osoby, które swoim życiem w przeszłości wybierały znacznie lepiej niż nasze młode pokolenie. Więc jednak myślę, że to nasze młode pokolenie jest większa tutaj potrzeba, abyśmy się edukowali, abyśmy zdobywali wiedzę, bo tak się akurat złożyło, że żyjemy w dość takich czasach dobrobytu, dość czasach konsumpcyjnego stylu życia. No nie mówię, że trzeba się od razu ograniczać, wystarczy czasem po prostu zmienić te nawyki na troszeczkę lepsze i będzie też nam się żyło lepiej. Często też się słyszy o takim pojęciu jak ekokariera. Bardzo często można spotkać gdzieś takie słowo w internecie. Na Twoim przykładzie może, dlaczego akurat ekologia? Skąd pomysł, żeby zająć się tą tematyką? Właśnie, bardzo dobre pytanie. Myślę, że jest coś takiego, powoli czy też może rodzi się w społeczeństwie, coś takiego, że w tym różnym naszym dobrobycie codziennym jest potrzeba znalezienia pewnej misji życiowej, czy też takiego swojego miejsca, w którym czujemy się dobrze, że to, co wykonujemy, nasza codzienna praca, nasze codzienne czynności przyczyniają się w jakiś sposób do tego, aby zmieniać świat na lepsze. Myślę, że stąd właśnie wybór kierunku pracy, bo wcześniej też studia w tym temacie u mnie akurat miały miejsce, czyli w temacie ochrony środowiska, później już praca w tym sektorze, był spowodowany tym, że chciałem robić coś z misją, coś dla ludzi, co będzie miało pozytywny wpływ na życie, na zdrowie, na codzienne funkcjonowanie na przykład naszych miast, naszego transportu. Jest to myślę dość ciekawe właśnie też pytanie, bo część osób po prostu szuka swojego miejsca w tym świecie, a ekologia jest wciąż takim niszowym tematem, który się powoli przebija. Z tego też względu myślę, że jest to temat, którym warto się zainteresować, bo on będzie stawał się z każdym rokiem dużo bardziej popularny, dużo bardziej będzie miał na znaczeniu. Więc myślę, że jest to i dobre pytanie, i jest tutaj wiele odpowiedzi, wiele też pytań, jak to się w przyszłości rozwinie. Myślę, że nie powinniśmy zapominać przede wszystkim o tym, że ekologia to jest dosłownie wszystko, co nas otacza. Jeśli widzimy poprawę, to na pewno też jest satysfakcja z wykonywanej pracy. Właśnie, jest to bardzo ważny aspekt tej działalności. Dużo tutaj jest pozytywów. Jaką rolę odgrywają lasy w środowisku naturalnym? Oj, właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Często mówi się, że aby się wyciszyć, po prostu uciekamy do lasu, czyli wyjeżdżamy z tego naszego miejskiego zgiełku. Można troszeczkę powiedzieć, że lasy są takimi płucami dla nas, czyli są takim miejscem, gdzie możemy się i wyciszyć, i złapać oddech, odciąć się od tego codziennego zabiegania. Myślę, że lasy przede wszystkim, jeśli chodzi o ich zalety takie dla naszego codziennego życia, no to właśnie to miejsce, gdzie możemy się wyciszyć, schronić, złapać oddech, złapać odpoczynek. A jeśli chodzi już o tak typowo środowiskowo, jak mogę powiedzieć, jest to po prostu coś przepięknego dla naszej planety, tak? Jest to miejsce, gdzie możemy się zrelaksować, gdzie nasze zmysły odprężają się. A jeśli chodzi o samo powietrze, sam klimat, no to jest to oczywiście, są to oczywiście płuca wpływające na produkcję tlenu, czyli przyczyniające się do tego, że jest nam, żyje się nam lepiej. Każdy z nas marzy o tym, żeby mieć w okolicy swojego miejsca zamieszkania zielony las, zielony teren, skwer, jakiś park, ponieważ są to miejsca po prostu pozytywnie wpływające na nasz nastrój, produkujące tlen, stanowiące też barierę dla takiego hałasu, zgiełku miejskiego. No i właśnie nasza fundacja Aeris Futuro jakiś czas temu rozpoczęła taki projekt, tak zwany pod nazwą Czas na Las. Jest to taka idea, innowacyjne takie przedsięwzięcie, które prowadzi do tego, że wpływamy na poprawę klimatu poprzez sadzenie drzew. Dzięki temu, że sadzimy drzewa, one coraz więcej pochłaniają tych negatywnych emisji dwutlenku węgla ze środowiska. Wyciągają ten taki szkodliwy dwutlenek węgla wpływający na zmiany klimatyczne, czyli bardzo duże zagrożenie w tych czasach, które niestety z każdym rokiem się nasila. No i my jako fundacja sadzimy te drzewa z różnymi osobami. Tutaj akurat mogę jeszcze z dużą śmiałością zaprosić do współpracy szerokie grono słuchaczy. Być może są wśród Was jacyś wolontariusze nasi przyszli, a jest to dużo ciekawej pracy. Jest to praca w naturze, wśród natury. Jest to możliwość oderwania się od codziennego życia, na chwilę porzucenia różnych książek, jakichś obowiązków szkolnych, czy już może obowiązków w naszej pracy codziennej.
No i właśnie jako fundacja sadzimy drzewa. Sadzimy drzewa w miastach przede wszystkim, bo jest to miejsce najbardziej cierpiące na brak tych lasów, na brak przyrody. Niestety przyrody z miast się raczej pozbywamy. Miasta mają tendencję do rozrastania się. Buduje się w nich bardzo dużo nowych inwestycji. Oczywiście potrzebnych również, ale troszeczkę należy tę równowagę wyrównywać. Z tego względu właśnie staramy się sadzić jak najwięcej drzew w lasach, a już szczególnie w miejscach dużego ruchu ulicznego, czyli w takich miejscach, które są bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o produkcję spalin, produkcję zanieczyszczeń powietrza. Im więcej drzew wśród naszych ruchliwych ulic, ruchliwych dróg, tym więcej jest możliwości jednak ograniczenia tego hałasu i tych spalin, bo drzewa wyciągają zanieczyszczenia z powietrza, a dodatkowo są taką barierą przed hałasem. Myślę, że jest to świetne rozwiązanie zamiast tak zwanych ekranów akustycznych, właśnie zasadzenie drzew. I my jako fundacja staramy się szukać każdego wolnego skweru, miejsca, które do tej pory było troszeczkę zaniedbane. Przywracamy im świetność, przywracamy im nowe piękno. No i właśnie w tym roku, szczególnie z taką dużą mocą, w kwietniu wkroczyliśmy w temat sadzenia drzew. Pojawiły się tutaj różne propozycje od wielu różnych firm, z którymi sadziliśmy drzewa zarówno w Krakowie, jak też w Pieskowej Skale, w rejonie parku, Ojcowskiego Parku Narodowego, ale też w Warszawie. Tak więc byliśmy w różnych miejscach i z różnymi firmami przy udziale wielu wolontariuszy, ludzi, którzy są bardzo chętni do takich pomocnych działań w terenie. Posadziliśmy całkiem sporą ilość drzew. Wśród tych firm, które z nami współpracowały, możemy wyróżnić choćby Aviva, UPS Polska, Bank BZWBK. Są to na przykład właśnie takie duże firmy, które dostrzegają ten problem, że nie ma za bardzo tak zwanego finansowania różnych przedsięwzięć ekologicznych, ponieważ jeszcze ta świadomość ekologiczna jest na etapie rozwojowym. No i z tego względu myślę, że poprzez te duże firmy jesteśmy w stanie częściej podjąć takie działania, ale oczywiście temat ekologii wychodzi coraz bardziej na powierzchnię i myślę, że też mniejsze firmy, jak i również lokalna społeczność będzie w przyszłości wykazywała taką dużą inicjatywę i chęć do podejmowania tego typu działań. Jak chodzi właśnie o lokalną społeczność, oczywiście nie narzekamy, bo dostrzegamy tutaj na lokalnym podwórku bardzo dużo osób, które są chętne z nami współpracować. Czasem jest tak właśnie, że aż tych osób jest za dużo, tylko po prostu wymaga to skoordynowania różnych działań. Mimo wszystko nie zamykamy się na wolontariuszy, cały czas ich poszukujemy, jesteśmy otwarci na każdą współpracę i po prostu czekamy tylko, aby się do nas odezwać, a na pewno jakaś idea i pomysł będzie przez nas możliwa do zrealizowania wspólnie z kimś. Ja przyznam, że spodobał mi się termin o nazwie Zadedykuj drzewko. Co możesz powiedzieć na ten temat? Tak, jak sama nazwa tutaj nam wskazuje, Zadedykuj drzewko, jest to projekt, w którym chcieliśmy udostępnić taką możliwość, aby na przykład osoby bliskie sobie, czy to jakaś para w związku, która po prostu szuka niecodziennego pomysłu na prezent, albo też już jakieś długoletnie małżeństwo, ktokolwiek chciałby sobie zrobić taki drobny upominek, drobny prezent właśnie w tym projekcie pod tą nazwą, był w stanie podarować drugiej osobie drzewko, zasadzić to drzewko i nadać temu drzewku imię. Czyli jest to takie drzewko miłości darowane drugiej osobie, dzięki któremu wyrażamy swoje uczucie, a jednocześnie przyczyniamy się do czegoś dobrego dla naszej natury, dla naszej przyrody tutaj lokalnie. Myślę, że jest to takie połączenie dwóch rodzajów czynienia dobra, tak właśnie poprzez miły gest dla drugiej osoby, jak również jakiś pozytywny ślad pozostawiony po sobie. Więc dla każdego mężczyzny, który nas być może słucha, może jest to właśnie świetny pomysł na prezent dla drugiej osoby, czy też dla dziewczyn. Jest to po prostu wzajemna wymiana czegoś miłego. Czyli wspaniała alternatywa dla bukietu róż. Właśnie tak. Porozmawialiśmy już trochę o tym, co było, a jakie są obecne plany fundacji? Aktualnie właśnie, tak jak wspomniałem, skupiliśmy się głównie tutaj na akcjach sadzenia drzew. Jest to taki okres wiosny, gdzie idealnie pasuje on pod tego typu działania. Sadziliśmy drzewa z wieloma firmami, między innymi tymi, które wymieniłem wcześniej, i nie poprzestajemy oczywiście na tym. Będziemy to dalej czynić i tym samym jesteśmy wciąż otwarci na różne osoby, które chcą z nami wejść w współpracę. Natomiast teraz takim sztandarowym projektem, którym się zajęliśmy, jest Klimaton. Jest to
jest to wydarzenie, które będzie trwało nie tak jak w poprzednich edycjach, tak tym razem będzie ono troszeczkę dłuższe. Będzie to wydarzenie polegające na tym, że szukamy pomysłów nowatorskich, takich innowacyjnych pomysłów na ochronę klimatu. Więc staramy się wymyślić i zaprojektować takie rozwiązania na rzecz ochrony klimatu. Na przykład mogą to być drobne usprawnienia w naszej komunikacji, drobne usprawnienia w codziennym życiu. Tak? Każdy projekt jest przez nas brany pod uwagę i w tym momencie jesteśmy na takim ciekawym etapie, że poszukujemy po prostu zespołów. Więc znów kolejny taki apel, jeśli ktoś jest chętny, po prostu interesuje się ekologią, a być może jeszcze ma nieprzemyślane do końca i nierozwinięte do końca pomysły, możecie śmiało do nas zawitać, zadzwonić albo przyjść do naszego biura, a my z pewnością postaramy się Wam pomóc w jakby z doprecyzowaniu tego pomysłu, czy też możliwie wskazać, czy jest on w ogóle realny do realizacji, albo też co w nim zmienić, co poprawić. Jeśli jeszcze mogę tak chwileczkę powiedzieć na temat samego wydarzenia Klimaton, jest to takie wydarzenie, które docelowo będzie miało swój finał w ostatnim tygodniu października. Będzie to wydarzenie wtedy już 24-godzinne. Będzie to taka noc projektowania, noc dopracowywania swoich własnych pomysłów. Natomiast wcześniej, jeszcze przed tym wydarzeniem, mamy cykl wykładów oraz szkoleń. I również tutaj, jeśli jest jakaś osoba, która jest chętna dołączyć właśnie do naszych działań, albo być może jeszcze się zastanawia, czy ze swojej strony byłaby w stanie podjąć jakieś działania i nie wie, czy ma na tyle dość wiedzy, no to zapraszamy serdecznie właśnie na takie wykłady pod tytułem Kreacje dla klimatu. Będą to takie wykłady dotyczące zagadnień ochrony środowiska, kreatywnego budowania, tworzenia projektów, startupów. Będą to wykłady oczywiście, których będziemy informować na naszych stronach internetowych, też na naszym fanpage'u na Facebooku, więc bardzo zapraszam do śledzenia. Po tych wykładach, czy też być może przed nimi, bo jeszcze jest to bardzo zmienne i dynamiczne, odbędą się 3 szkolenia pod tytułem Creative Startup for Climate. Również tam będziemy uczyć, edukować, jak można samemu zbudować jakiś projekt, jak można dobrać odpowiednie osoby do stworzenia jakiegoś projektu, do po prostu stworzenia zespołu, który następnie będzie miał szansę na zwycięstwo w finałowym już rozstrzygnięciu, czyli tym ostatnim finale, wielkim finale Klimatonu, który właśnie, jak wspomniałem, odbędzie się w ostatnim tygodniu października. Oczywiście o wszystkich tych działaniach będziemy informować na naszych stronach, więc jeśli są to jeszcze dla niektórych być może trudne tematy z samej nazwy, to bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę Fundacji Aeris Futuro, no i na naszego fanpage'a na Facebooku. A jeżeli chodzi o te wykłady, to czy będą one przeznaczone, czy są one przeznaczone dla jakiejś konkretnej grupy, czy może przyjść każdy? Generalnie jest, co do zasady, naprawdę może przyjść każdy. Więc jest to, oczywiście jest to dedykowane dla osób, które choć troszeczkę już się orientują w tych tematach, natomiast myślę, że spokojnie, jeśli ktoś ma otwarty umysł, poszukuje tego, co nowe, tego, co ciekawe, a szczególnie po prostu chciałby przyczynić się do czegoś dobrego, zbudować jakieś bezpieczeństwo w tym świecie, zbudować coś, co wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność, na nasze miasto, na zdrowie nasze publiczne. Także może przyjść na takie wydarzenie. Zapraszamy tutaj szczególnie młodych jakichś naukowców, czyli osoby skupione na tym, że jeszcze nie wiedzą, co chciałyby robić w przyszłości. Być może będzie to początek ich przyszłego biznesu, być może będzie to początek jakiejś działalności. My oczywiście ze swojej strony staramy się tutaj być takim organem doradczym, będziemy informować, czy dany projekt ma szansę, albo jak go usprawnić, jak go zmienić, poprawić, żeby on miał szansę zaistnieć. Tak więc zapraszamy wszystkich poprzez młode osoby, ambitne, zmotywowane do podjęcia ciekawych działań na rzecz wspólnego dobra, na rzecz ochrony powietrza, klimatu i zdrowia, ale też naukowców, osoby związane z biznesem, duże firmy, wszelkich wolontariuszy, bo sama organizacja tych wydarzeń też będzie wymagała tutaj pomocy. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także zapraszamy serdecznie do współpracy i po prostu do kontaktu. Na pewno coś podpowiemy. Jak zostać wolontariuszem Fundacji Aeris Futuro? Jakie są dokładne procedury? No właśnie, zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Jeśli chodzi o bycie wolontariuszem naszej fundacji, szczególnie dużo tutaj jest pracy przy pomocy podczas akcji sadzenia drzew. Wiadomo, że są to akcje terenowe, są to akcje, w których każda para rąk jest bardzo potrzebna.
No i myślę, że każda młoda osoba mogłaby tutaj spróbować swoich sił. Są to akcje bardzo ciekawe, w których dużo się dzieje, czasem bardzo zaskakujące, bo od samej akcji sadzenia drzew przechodzimy nieraz do zabaw muzycznych w tym terenie, czyli po prostu też łączymy przyjemne z pożytecznym. Każdy, kto jest chętny po prostu do podjęcia jakiejś takiej poza swoją karierą, poza studiami dodatkowej działalności, jest przez nas bardzo mile widziany po krótkim naszym szkoleniu, czyli z zasad oczywiście bezpieczeństwa, bo bardzo staramy się dbać o to, aby nikomu nie stała się krzywda. Z tego względu też szkolimy, robimy takie krótkie szkolenie BHP na miejscu danej akcji. Każda taka osoba jest w stanie podjąć później z nami działania. Poprzez właśnie takie dodatkowe działania też ubogacamy sami siebie, tak? Czyli stawiając na przykład na samorozwój, część osób może szukać w tym momencie swojego miejsca w tym świecie, czyli szukać takiej działalności, która będzie zarówno przyczyniała się dla czegoś dobrego, jak też będzie później czymś dobrym dla samej tej osoby, która podejmie jakąś działalność. Myślę, że takie bycie wolontariuszem jest bardzo fajnie widziane przez przyszłych choćby pracodawców. Jest to bardzo fajna, dobra, ciekawa pozycja w CV. Pokazuje to, że jesteśmy otwarci, jesteśmy pomysłowi, nie lubimy nudy, lubimy wyjść na zewnątrz, zrobić coś ciekawego, coś pożytecznego, rozwinąć się w jakimś kierunku. Z tego względu jesteśmy naprawdę bardzo otwarci na wolontariuszy w różnym wieku. Oczywiście czekamy, aż będzie do nas pukała do naszych drzwi młodzież, bo są to osoby najbardziej aktywne, najbardziej zmotywowane, takie, które mogą wnieść sporo dobra. Samo bycie wolontariuszem mogę tak troszeczkę na moim przykładzie tutaj zilustrować, ponieważ sam zacząłem przygodę z fundacją poprzez właśnie bycie wolontariuszem. Najpierw zostałem wolontariuszem, a obecnie już jestem pracownikiem, więc kariera poszła naprzód. Myślę, że jest to ścieżka, którą może obrać każdy z nas, kto chciałby robić coś ciekawego i społecznie dobrego. Jeśli chodzi o sam wolontariat, są to takie działania, do których można się spokojnie umówić, czyli robimy to, co tak naprawdę chcemy robić, to, co lubimy. Nie musi być to jakiś sztywny harmonogram działań czy prac. Tak naprawdę jest bardzo wiele dziedzin, w których można się udzielać, tak? Więc sam wolontariat może dotyczyć właśnie pomocy przy różnego rodzaju eventach, ale może to być też taka pomoc na co dzień, czy właśnie pomoc przy tworzeniu jakiegoś projektu, przy jego wdrażaniu, pomoc związana z różnymi mediami, z kampaniami informacyjnymi, a więc z promowaniem różnych eventów. Każdy znajdzie coś dla siebie, a dziedzin, w których się można rozwinąć, jest bardzo wiele. Wystarczy do nas przyjść i zapytać się, albo też po prostu powiedzieć, w czym się jest dobrym lub też w czym chciałoby się rozwinąć, a my z pewnością dopasujemy nasze działania do takiej osoby.